Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku, moi drodzy, Honda CBF600, już wersja z ABS-em. Silnik nie odpala, nie będę kręcił, bo wymontowałem akumulator profilaktycznie, żeby było bezpiecznie, bo taki motor stoi w serwisie, niestety akumulator trzeba wypiąć, bo czasem zdarza się, że uszkodzi się regulator, motor się zapali i jest katastrofa. Podobnie miał jakiś kolega tutaj u nas w okolicy, miał serwis i też mu się coś tam działo. Ale mniejsza z tym, to nie o tym wiem. Dobra, moi drodzy, co tutaj się dzieje? Mamy tutaj do przeprowadzenia kompletny serwis, świece, oleje, filtry, moi drodzy, opona tylna, klocki hamulcowe do sprawdzenia. Motor chyba został zakupiony niedawno, bo klient stwierdzał, że mu ten motor odpalał, ale nie wchodził na obroty, nie wszystkie cylindry jakby paliły równomiernie. Teraz ten motor już wcale nie pali, kręci, ale nie odpala. Podejrzewam tutaj, że są zawalone gaźniki, ponieważ ten motor chyba dość długo stał, więc gaźniki trzeba będzie wyciągnąć na stół i je wyczyścić. Dzisiaj głównie będzie film o tych gaźnikach, bo to najbardziej mi tutaj psuje robotę. Także zabieram się do roboty, muszę zdemontować czaszę tutaj przednią częściowo, żeby zdjąć cały zbiornik z paliwem i dostać się do airboxa i tutaj do gaźników. Także zabieramy się za robotę. Podczas rozbierania, moi drodzy, chciałem powiedzieć o takiej ważnej rzeczy. To jest mała drobnostka, ale bardzo ważna. Chodzi o kołki montażowe do plastików, które mamy tutaj, widzimy teraz. Wiele ludzi próbuje to podważyć, wyciągnąć, wyrwać, łamie się to, że tak powiem. No i nie jest to zdrowe. Tu mamy akurat kołek z takim, widzicie, bolcem w środku. Jak jego demontować? Po prostu wystarczy wcisnąć ten kołek do środka i normalnie go wyjmujemy. Są też kołki, które mają taki krzyżyk, można go śmiało wykręcić i odbezpieczyć. W większości Honda ma też takie kołki. Także pamiętajcie, nie szarpać, a tylko delikatnie, więc podejść nie mięśniami, tylko mózgiem, będzie łatwiej i taniej, że tak powiem, jeśli byście chcieli to robić sami. To akurat jest informacja dla tych, którzy jeszcze tego nie wiedzą, bo wiadomo, powiem wam szczerze, zauważyłem u nas w ostatnim czasie bardzo wielki boom na motocykle, więc sprzedaż wzrosła bardzo dużo, bardzo mocno. Więc są ludzie, którzy też próbują sami coś robić, a jak wiemy, mentalność Polaka jest taka, że sam sobie zrobię, bo przecież co to takiego. Ale to się potem życie weryfikuje, takie sprawy i takie decyzje, więc wiecie, jak to wygląda. A od razu po tym, co powiedziałem, odsyłam właśnie do filmiku, który to właśnie potwierdza. W Yamaha CDM wymiana rozrządu. Koledzy zalecili sprawdzić rozrząd. Zobaczcie film, wtedy będziecie widzieli, o co będzie chodziło. Dobra, ja się biorę dalej za rozbieranie tego przodu tutaj. No niestety muszę to wszystko zdjąć, żeby, jak wcześniej powiedziałem, dostać się tutaj do zbiornika. Więc lecimy dalej z tematem. Jeszcze jedna dobra wskazówka, moi kochani. Mamy tu taki zaczep, który jest na gumie wpinany. Czasem te zaczepy są tak suche, że po prostu wyciągnięcie graniczy z cudem. Łamią się te zaczepy po prostu i, no i trzeba plastik dawać do spawania, do klejenia. Jaka rada? Jakiś środek smarny. Wystarczy tylko psiknąć na niego tutaj z tej strony i wychodzi sobie bardzo fajnie. Także żeby po prostu nie psuć sobie tych plastików, trzeba troszeczkę, tak powiem, z rozmysłem i wtedy wszystko bardzo fajnie nam tutaj schodzi. Dobra, ja dalej sobie to będę demontował. Wracam, jak już będę ściągał zbiornik paliwa. A teraz demontaż zbiornika. Już wam pokazuję, jak to mniej więcej ma wyglądać. Musimy zdemontować tutaj tą śrubę, wykręcić, którą tutaj widzimy. To jest taka długa szpilka. Ja ją już mam prawie wykręconą, więc wam powiem. Wiadomo, przedtem odpinamy przewody paliwowe, to znaczy jeden przewód z paliwa w tym modelu mamy i podciśnieniowy kranik z podciśnienia. Tu mamy taką szpilkę. Oczywiście wszystkie elementy do jednego pudełka sobie montuję. Wyrzucam paszy, chowam. No i teraz ściągamy zbiornik. Może to oddalimy. Może to poradnie nie wyglądać, powiem wam, bo zbiornik jest pełen paliwa, więc może być ciężko, ale... Chcę coś tutaj wykombinować, żeby
Dobrze nam to sprawnie poszło. A, jeszcze serce, muszę sobie tu przygotować miejsce na to. Żeby nam to nie uciekało. Dobra, zdejmujemy. Jeszcze tutaj na pewno jeden przewód jakiś. Ja już wszystko mam. Z czujnika poziomu paliwa, to znaczy czujnika rezerwy. Z tej strony go mamy na takiej wtyczce. Tu dwa konektory. Też ta węży się spokoju. Takim to oto sposobem mamy zdemontowany zbiornik. Jak widzicie, ciężko jest, zmachałem się, bo to ciężkie cholerstwo jest. Co teraz? No musimy zdemontować sobie tutaj cały airbox, wszystkie węże, odkręcić sobie linkę ssania, wyjąć. Po prostu ją wypinamy do góry, zaraz wam pokażę jak. Zrobimy zoom na tą linkę. Już to ona jest tutaj. O właśnie. Tak. Widać tą linkę dokładnie. Ja tu rozjaśnię. O. Starczy tutaj w tym modelu akurat. Sorry. Zeskakuje i oczywiście z tamtej strony ją wyjmujemy. Podnosimy i wypinamy. I linka wyjęta. Okej, dobra. Ja się zajmę resztą. Jak będzie wyjęty gaz, jak będą gaźniki wyjęte, pokażę wam co i jak. Na stole odkręcimy je. Zobaczymy w jakim są stanie w środku. Jak widać, doszedłem do punktu wyjęcia gaźników, ale to nie jest prosta sprawa. Mimo to, że wszystkie opaski mam podpuszczone, są bardzo twarde te gumy. Te gaźniki są tak zapydziałe, że głowa boli. Jest na to sposób, wystarczy sobie tutaj podnieść w tych gaźnikach te kruczce i prysnąć jakimś środkiem, może to być WD-40, cokolwiek. Po prostu, żeby nasmarować to, żeby tego nie rwać na siłę, bo można sobie uszkodzić taki kruciec. No oczywiście nie są one tanie, jak sami wiecie, i ci, którzy już wymieniali, to wiedzą ile to kosztuje. Niepotrzebnie generujemy sobie koszty, prawda? Więc psikamy wszystko tutaj, one się tutaj, o już puścił ten akurat kruciec. Kolejny sobie psiknę, wyjmę gaźniki. Także widzicie, niby wyjęcie gaźników z gumy, a nie taka prosta sprawa, prawda? Moi drodzy, po pół godziny walki z tymi gaźnikami mam je w końcu na stole. Ja nie wiem, czy ludzie robią niektóre rzeczy specjalnie, bo ktoś kiedyś już te gaźniki wyciągał, jak wcześniej wspomniałem. Czy ludzie robią specjalnie na złość komuś, czy ja nie wiem, jaki mają w tym cel, ale powiem wam, masakra totalna. W tym motocyklu mamy gaźniki tutaj w tym miejscu podgrzewane cieczą i tutaj są takie, jak widzicie, opaski samozaciskowe, które ktoś, nie wiem, czy specjalnie to zrobił i skierował je do siebie. Nawet tego ruszyć nie można. Trzeba by spuścić cały płyn chłodniczy, to jest bez sensu. Wystarczyło je przekręcić po prostu w tą stronę, złapałoby się kleszczami, zdjęło i byłoby po sprawie. No niestety, taki mamy świat, tego nie zmienimy, ale niektórzy ludzie, chyba mnie się wydaje, robią takie rzeczy na złość. Dobra, wracając do tematu, co my teraz musimy z tymi gaźnikami zrobić? Jak widzicie, tu wszystko pracuje tak ciężko, ciasno, zacina się, jest to suche jak pieprz. Tu nawet zauważyłem, że wygięła się jedna z blaszek, która ciągnie tutaj ssanie. Widzicie? Jest tak wygięta, że no, nawet do końca się nie otwiera chyba. Trzeba to wszystko poprostować. Doprowadzić do porządku. Trzeba powykręcać te wszystkie zawory ssania. Rozebrać całe gaźniki na mak. Wszystkie wężyki po prostu trzeba poodpinać. Jeśli nie robiliście tego nigdy, zróbcie sobie zdjęcie. Jakiś materiał sobie nakręćcie. Żebyście wiedzieli, jak to potem wszystko podłączyć, prawda?
Także ja przystępuję do rozbierania tych gaźników. Trzeba je odkręcić z dołu, z góry. Trzeba wykręcić tak, tą całą listwę, która włącza nam tutaj te ssanie. No oczywiście te wszystkie zaworki też musimy oczywiście wyjąć, żeby umyć. Będę to mył w myjce ultradźwiękowej, jak zawsze wiecie, w temperaturze około 50 stopni. Wtedy najlepiej ten płyn działa i ta myjka pracuje. Dobra, ja się biorę za robotę, będę to rozkręcał po kolei, pokażę wam, jak to wygląda w środku. Jeszcze jedna ważna rzecz, o której chciałem powiedzieć. Mam tutaj czujnik TPS, czujnik położenia przepustnicy. Jeśli nie macie komputera, który wam, że tak powiem, żeby go zaadaptować, tu już ktoś zaznaczał, kropka jest akurat na śrubie niebieska, więc zaznaczcie sobie punkt, w którym on był położony, ponieważ jeśli będziecie... Kevin pracuje. Wkładać do myjki, nie możemy zanurzyć tego czujnika, żeby on się przypadkiem nie zamoczył. Aczkolwiek myślę, że on jest hermetyczny, bo tutaj jest nawet oś wystająca, więc on jest hermetyczny, ale trzeba dmuchać na zimę. Dobra, ja ściągam wszystkie węże. Też sobie zrobię zdjęcie, bo nie wszystko można spamiętać, jak wiecie. Więc robię też zdjęcie, zdejmuję wężyki, rozbieramy gaźniki. Jak widzicie, gaźniki sobie zamontowałem w imadle. Można je tak zamontować delikatnie, łapiąc, nic nie uszkodzimy. Oczywiście delikatnie, nie dociągając. Zawsze zaczynam sobie od góry. Białą szmatę mam, układam sobie wszystkie elementy na tej szmacie, żeby było widać, gdzie co jest. Także przystępujemy do roboty. No, jak widzicie, no, to wcześniej mówiłem, jest to zatarte. Więc dobra, odkręcam te wszystkie górne śruby. Wszystkie po kolei oczywiście, żeby można było sobie zobaczyć, co i jak to w środku wygląda. Pokażę wam, na co trzeba zwrócić uwagę podczas czyszczenia gaźnika. Jak czegoś nie zauważymy, to wyobraźcie sobie, że może być problem z pracą silnika, a znowu wyciągać gaźniki, to widzicie, ile roboty. Także pracy jest sporo, czasu trzeba poświęcić. A po co, jak można od razu sprawdzić wszystko. Oczywiście, jak wiadomo, są sprężyny, to jest obligatoryjnie wiadomo. Sprawdzamy sobie zawsze stan gumy przepustnic, oczywiście tego. Najlepiej pod światło, lekko naciągając, sprawdzać, czy gdzieś ona nie jest przedarta, pręknięta, czy coś. Jeśli są twarde te gumy, no to niestety trzeba je wymienić, no. Całą przepustnicę chyba w tym wypadku, bo ta nie jest wymienialna, nie wiem nawet. Ale słuchajcie, musicie pamiętać, że pierwsza sprawa, nie zawsze to jest twarde, bo jest to z bardzo dobrych jakościowo materiałów robionych, to jest japoński motor i gaźnik. Druga sprawa, jeśli już wymieniamy taką przepustnicę, ona jest naprawdę droga. Jeśli jest niewymienna, to jest naprawdę droga. Także tutaj mamy pierwszą, drugą, trzecią, czwartą po kolei będę wykręcał. Wykręcę sobie każdy z osobna, jak wcześniej powiedziałem, zaworek od ssania. Rozkręcę całą listwę, wyjmę i będziemy to czyścili. Wyjąłem wszystkie przepustnice, odkręciłem te dekle, oczywiście wszystko będę mył. Ja zawsze wszystko myję w ultradźwięku. Jak widzicie tutaj nawet jest wszystko krzywe, także o. Przeciągnięte, ktoś tutaj chyba coś podważał i dlatego to też się pokrzywiło. No ale w dalszym ciągu jest to takie, kurde, wszystko ciasno pracujące. Widać, że tutaj zaworki się otwierają. No ale mimo wszystko trzeba to zdemontować. Dobra, odkręcam te śruby prowadzące. Oczywiście są specjalne podkładki, moi drodzy. Nie zapomnijcie ich zamontować potem. Ja je sobie do osobnego pudełka wrzucę, żeby wiedzieć, bo tutaj to trzeba potem smarem uzupełnić. Jedna ważna, zasadnicza sprawa, moi drodzy. Nie używajcie tutaj smaru do łańcucha, bo ja znam takich, którzy ten szpraju używają. I jak ten smar wyschnie i zastygnie, to potem jest katastrofa. Powiem wam, jest katastrofa, to wszystko zamiast pracować gładko, po prostu się zacina, zapycha i jest do niczego. Dobra. Jeszcze bardzo jedna ważna rzecz odnośnie sprężyn. Nigdy sprężyn nie rozciągamy w takim motocyklu. Te sprężyny muszą mieć jedną długość, żeby to wszystko prawidłowo pracowało. Już na moim kanale jest taki film o sprężynach, które miały różną twardość i ktoś rozciągnął po prostu, to była Virago 535. Wiem, że było dużo negatywnych, że ja coś tam źle zrobiłem, ale twardość sprężyny była taka sama zachowana, więc wszystko było ok. Dobra, tu mam jeszcze sprężynkę z
do ssania, przepraszam. O, która nie była w ogóle założona. Dobra, wykręcam zaworki, odwracam na drugą stronę i pokażę wam, jak to z dołu wygląda. Zawory mam już od ssania wyciągnięte. Pamiętajcie, każdy taki zaworek musi mieć tutaj gumkę. Panowie, bez gumy ani rusz. Pamiętajcie, to tak na marginesie. Także jeśli nie ma tej gumy, to już jest problem, ponieważ zawór nie do końca się domyka i gdzieś tam może jeszcze dodatkowo paliwo dostawać. Także pamiętajmy, że te gumki muszą być. Dobra, odwracamy gaźnik. Jak widać, jakieś małe brudy tam są w dole tego odstojnika, bo głównie do tego ten odstojnik służy, żeby te brudy tam się po prostu osadzały. Powiem szczerze, że za bardzo zabrudzone nie są, ale i tak je trzeba wyczyścić i tak. Wykręcę wszystkie dysze, wszystkie rozpylacze, wykręcę wszystkie śruby regulacyjne biegu jałowego. Regulacja tego gaźnika tutaj w tym polega, że tutaj 3 obroty musi być odkręcone, od 2,5 do 3 na każdym cylindrze. No niestety nie posiadam analizatora spalin, to jest bardzo drogie urządzenie, więc trzeba to zrobić na słuch i obserwować kolor świecy. To jest najlepsze jak, i najlepiej jak można to zrobić. Oczywiście trzeba wyjąć pływaki z zaworami iglicowymi, to wszystko idzie do mycia. Jak widać, jestem teraz na etapie wyjęcia śrub regulacyjnych ze składu mieszanki biegu jałowego. Jak widzicie, one są troszeczkę takie brudne. Nie powinny być takie brudne, to znaczy, że coś tutaj już się gdzieś działo, przepuszczało, więc dobrze, gdyby były czyste. Pamiętajcie jedną ważną rzecz zasadniczą, żebyście nie zapomnieli wyjąć wszystkich elementów z tych otworów. Jest sprężyna, podkładka i gumowy o-ring, który uszczelnia nam tą śrubę regulacyjną. Gdyby tego o-ringu nie było, mogłyby się pojawić jakieś wariacje ze strony pracy silnika na wolnych obrotach. Więc pamiętajcie, te o-ringi tam muszą być. Niektórzy dmuchają powietrzem bezmyślnie i po prostu te o-ringi gdzieś wypadają z taką prędkością, że nikt tego nie zauważa. A ciężkie do zdobycia są niestety te o-ringi. Zobaczcie, o-ring gumowy, podkładka metalowa i sprężyna. W takiej kolejności musi to być zamontowane w gaźniku. Ok, ja teraz zdemontuję pływaki i zawory iglicowe. No i gaźnik powędruje sobie do myjki. Tak, moi drodzy, gaźniki mamy już przygotowane do zamontowania, wyczyszczone. Tak to wygląda. Montuję gaźniki, zobaczymy, jak to odpali, czy to odpali w ogóle. Powinno w sumie, bo myślę, że te gaźniki były główną przyczyną tego, że ten motor nie palił. Dobra, biorę się do roboty. Ok, moi drodzy, gaźniki zamontowane. Ja już wcześniej pokręciłem sobie silnikiem, żeby do gaźników dostał paliwo ten silnik, ten gaźnik. O, nie te przyciski. Elegancko chodzi. Palił. Chodził tak troszeczkę, ja wiadomo, na początku jak są gaźniki puste, to tak kulał, ale potem się rozbujał i elegancko teraz pracuje. Także gaźniki mamy gotowe, potem to synchro zrobię. Wymiana świec. No i olej i takie sprawy. Moi drodzy, to było tyle, bo chciałem pokazać akurat gaźniki w tym motocyklu. Na moim kanale tego jeszcze nie było, jak się nie mylę. Tak będzie lepiej. O. Jeśli wam się oczywiście film podobał, łapka w górę. Zapraszam do komentowania. Subskrybujcie mój kanał, moi drodzy. I oczywiście zainteresowanych zachęcam do wspierania naszego kanału. Pozdrawiam serdecznie, lewo w górę. My na razie mamy za oknem, jak widać, biało, zimno i ponuro. Znaczy może nie do końca ponuro, bo tylko śnieżno mamy bardzo. Bardzo śnieżna aura, także minus 1 stopień mamy na dzień dzisiejszy. Jest zimniej niż jakby było minus 5 bez wiatru. Pozdrawiam was, moi drodzy. Lewo w górę.